Cześć kochani! Dziś porozmawiamy o tym, czy coś zmieniło się w domu dziecka podczas tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. To już jest, będzie trzeci film, który mówi o tym, ale po prostu dlatego, że to się wszystko zmienia. I zresztą dziś mam ochotę powiedzieć o tym, co mnie boli. I dlatego myślę, że częściowo powstał ten film, bo widzę jakąś taką trochę sprzeczność między tym, co się dzieje, a resztą, że tak powiem. Więc zacznijmy od początku. Często pytacie mnie, czy nadal jestem u babci, więc jakby jak najbardziej nadal jestem poza placówką. Nie przebywam w placówce, tak jak wiecie, od, ojejku, kwietnia, czyli bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Na początku było dosyć przyjemnie, bo to jest coś nowego. Wiecie, spakowałam się, nie wiem, na miesiąc, wzięłam sobie jedną sukienkę, jedną parę spodenek. Myślę, długo to nie potrwa, no bo ile to może trwać. I z tą myślą, z walizką, z torbą, ogólnie spakowana na dwie pory roku, bo nie wiem do ile to, do kiedy to będzie trwać, no ale tak stawiałam, no miesiąc, no nie dłużej. Wyszłam z domu dziecka, ze świadomością, że już tam nie będę mogła wrócić. Ale też byłam świadoma tego, że to nie może trwać aż tak długo. Że to nie będzie trwało może nawet aż do wiosny kolejnej, czy do jesieni tego roku. Bo tak naprawdę ciężko stwierdzić, kiedy będę mogła tam wrócić. I tu zaczyna się moje trochę ubolewanie. Dlatego, że dom dziecka to jest takie moje miejsce trochę na ziemi. Ja tak to odczuwam. Żyję tutaj od 7 lat. To jest miejsce, w którym są wszystkie moje rzeczy. Jest to miejsce, do którego wracałam, żeby tam mieszkać, być z tymi wszystkimi ludźmi. Jest po prostu to mój dom. Dla kogoś dom rodzinny, taki u niego, czyli mama, tata, a u mnie to jest mój dom. Moje miejsce, w którym ja mam spokój, w którym mogę odpocząć i czuję, że jest tylko moje i że komuś jakby nie narzucam się. Do czego dążę? Do tego, że bycie te kilka miesięcy na walizkach u kogoś, jakby nie mówię, że ci ludzie mnie nie chcą, bo moja babcia mnie bardzo kocha, ale też ja jestem przyzwyczajona do swojego życia, do swojego spokoju. Wiecie, jak ktoś przybywa długo ze starszymi osobami, to ma świadomość, że czasem jest z nimi ciężko, bo oni mają swoje jakieś upodobania, swoje jakieś, jakby to ładnie ująć, nie wiem, zasady życia. I tak samo jest w przypadku z moją babcią. Kocham ją nad życie, spędzanie z nią czasu to jest coś pięknego, ale bycie z nią dłużej, gdzie taka osoba, ona żyje no, już od śmierci mojego taty sama, jest dosyć ciężkie. Moja babcia od zawsze była typem człowieka, który oszczędza i oszczędza na wszystkim. Więc jak ja podłączałam automatycznie telefon, to ona: wyłącz to, to już jest koniec, już za długo ładujesz, ładowałam 10 minut, wiecie. Więc jest to takie bardzo ciężkie. I o co mi chodzi w tym wszystkim? O to, że nagle z miejsca, które były moim centrum życia, takim spokojem, tam gdzie ja zawsze mogłam wrócić i bez problemu wszystko było, nagle nie mogę. Tak jak wspomniałam, spakowałam sukienkę jedną, spodenki, kilka jakichś grubszych bluzek, bo to był kwiecień, czyli dosyć zimno. I no myślę, długo to nie potrwa, z miesiąc. Przeliczyłam się, jak widać, bo trwa to nadal. I w tym wszystkim jest taki problem, że ja teraz też nie mogę wrócić do domu dziecka. Znaczy, mogę. Mieliśmy mówić o zmianach, więc wspomnę tu o zmianie, która się wydarzyła. Tak zwane wychowankowie mogą wychodzić z domu dziecka z wychowawcą. Nawet ci pełnoletni. Jakby wiem, że to nie zależy od domu dziecka, to jest wszystko decyzja od góry. Ale popatrzcie dalej sami, jak będę opowiadać, czy to wszystko jest okej. I
I nie mogę przyjść, nie mogę wrócić. Znaczy, mogę. Oczywiście, że mogę. Dwutygodniowa kwarantanna, wracam do domu dziecka i wtedy mogę wyjść do sklepu z wychowawcą, a sama nigdzie poza teren placówki. Uhu! Radość popachy. I co dalej w tym wszystkim jest niezwykłego? Dlaczego mówię, że to może być trochę takie dziwne? Dlatego, że dzieci normalnie jadą na wyjazd. Jadą cały domek czy dwa domki, jadą razem na wyjazd w jakieś tam miejsce. I gdzie tu logika? Jadą dzieci, dajmy nawet dwa domki, czyli około 30 osób, 20. Jadą gdzieś. I czy w 100% wychowawca, wątpię, żeby na każde dziecko przypadał wychowawca, myślę, że to będzie z dwóch, trzech, góra czterech, to już multum, multum, to już góra, no i więcej na pewno, nie? Czy te dzieci będą jakby tak dopilnowane, że to dziecko nie dotknie czegoś, później nie włoży ręki do buzi i nie jest w stanie zarazić się koronawirusem? Ja jestem większym zagrożeniem wchodząc do placówki, niż jak oni jadą na wyjazd w jakieś nowe miejsce, w którym będą spać, gdzieś będą chodzić, na pewno zwiedzać, bo wątpię, żeby oni siedzieli, tak wiecie, na tyłku, bo to jest ten wyjazd. I to nie stanowi zagrożenia, ale wychowanek, jak wyjdzie sam poza teren placówki, to już kwarantanna. Nie wróci na noc. Kwarantanna? No, nie wiem. Dla mnie trochę zaczyna to być chore. Czy widać gdzieś koniec tego wszystkiego? Nie. Więc tak naprawdę równie dobrze to wszystko jeszcze może potrwać do września. A może i dalej. Kto to wie? I powiedzcie mi. Jak taka osoba jak ja, gdzie ja nigdzie indziej nie mam swoich rzeczy, nigdzie indziej nie mam na nic, to po prostu mówię, to był mój dom, ja mam tu wszystko. I nagle mieszka gdzieś indziej, w ogóle w oddali od Lublina, z tymi pięcioma rzeczami na krzyż. Teoretycznie jest taka opcja, że mogłabym przyjechać do Lublina i dać wychowawcy walizkę, po czym on by spakował mi rzeczy. No ale wiecie, czy on by mi tak spakował wszystko, co ja chcę, czy raczej by pakował wszystko, co leży? Zresztą to, co ja chcę. Nie wiem nadal, na ile mam się spakować, bo od kwietnia jest już czerwiec. Jak to potrwa do jesieni, to może on już powinien mi także zacząć pakować ciuchy na zimę. No nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. No i po prostu leżało mi ostatnio to bardzo na sercu. Leżało mi dlatego, że po prostu tego nie rozumiem. Nie rozumiem, jak to jest możliwe, że jak jedzie się w 20 osób, nawet w 15, jeden domek, jedzie się i wychowawca, nie wiem, trójka, czwórka nawet wychowawców, czy czwórka wychowawców upilnuje, żeby każde dziecko czegoś nie dotknęło, nie włożyło paluchów do buzi i żeby się nie zaraziło, a ja, która już, nie wiem, dwa miesiące chodzę, no jak widać, nic mi nie jest. No nie wiem, jestem większym zagrożeniem niż te dzieciaki latające tam gdzieś. Z drugiej strony trzeba się cieszyć, że w ogóle te dzieci wypuścili z domku, bo wiecie, jak to do tej pory wyglądało, nawet nie mogli poza teren wyjść. Więc myślę, że tutaj trzeba się cieszyć, że w ogóle te dzieci gdzieś cokolwiek zobaczą. Jak to będzie wyglądać, szczerze, to nie wiem. Nie interesowałam się tym, ale po prostu wiem, że to będzie zorganizowane i że będą takie wyjazdy. Co zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji? Powiedzcie mi. Dziwnie jest być w miejscu, gdzie nie masz własnego domu. Dziwnie jest w sytuacji być, kiedy żyjesz na walizkach. Nie życzę tego nikomu. Musiałam się wam trochę wyżalić. Bo po prostu leżało mi to już, no, dłuższy czas, już naprawdę. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Pewnie wiele osób też powie, dziewczyno, co ty przeżywasz? Ale chyba nie jesteś świadomy,
jak to jest po prostu wyrwać się z miejsca, które kochasz, takie nieznane, żyć na walizkach z 5 ubraniami na krzyż, i nie wiedzieć, kiedy będziesz mógł wrócić do normalnego życia. Tak, właśnie. Dziękuję bardzo na dziś. Smutny odcinek, ale musiałam wam powiedzieć to po prostu, bo wydaje mi się, że to nie jest sytuacja tylko mnie, tylko wielu innych osób. Bo na przykład nie wyobrażam sobie, wiecie, jestem z chłopakiem 7 lat i nagle, no już tutaj powiedzmy sobie, nie miałabym nigdzie wyjść, nie mogłabym nigdzie wyjść i nie widzieć się. Nie wiem, straszne, naprawdę straszne. Nie polecam. Dziękuję bardzo wam za dziś i do usłyszenia w czwartek. Pa, pa. Thank you.